Stan szlachecki w Polsce czy stan rycerski w królestwie polskim rządziły się pewnymi prawami. Mimo pewnych formalności, jakie musiały spełniać stan rycerski, które były obwarowane w prawie, istniały pewne luki, które pozwalały na przepływanie pomiędzy Stanami. Jak wiemy, w średniowieczu mieliśmy stan rycerski, chłopski, mieszczański i tak naprawdę. Mm, w miarę kształtowania się tych stanów jeszcze w XIII-XIV wieku nie był on na tyle sprecyzowany, aby nie było możliwości przepływu. Jak się okazuje, też i w wiekach późniejszych, tak naprawdę do wieku XIX, w zasadzie do końca trwania monarchii, do kiedy stan szlachecki był w jakiś sposób sformalizowany. Ta granica była płynna i przeskoki, czy formalne, przez nobilitowanie, instytucje heraldii czy inne, czy też nieformalne, przez fałszowanie, albo próbę w, w jakiś inny sposób wkręcenia się do stanu szlacheckiego, istniały. Były one różne i ich stan nasilenia był też różny. Zacznijmy od tego, że stan szlachecki i granice stanów kształtują się mniej więcej w XIII-XIV wieku. Podział na tych, którzy pracują na ziemi, na tych, którzy bronią kraju i tych, którzy będą tworzyć późniejsze ośrodki miejskie. Właśnie XIII-XIV wiek to jest rozwój miast, pierwsze lokale, lokacje miejskie i wykrystalizowanie się stanu mieszczańskiego. To jest czas, kiedy ludność, Królestwa, w zasadzie różnych ksiąstr, księstw wchodzących w skład późniejszego Królestwa Polskiego, będzie przenikała się. W pierwszej kolejności wiemy już z najstarszych dokumentów z XIII wieku, że istniała pewna kategoria zwana nobiles i barones, czyli jakichś rycerzy i możnych, która była przy księciu. Nie wiemy dokładnie, jak wyglądał sposób wchodzenia do tych rodów, wchodzenia do stanu rycerskiego, który dopiero właśnie w XIV-XV wieku będzie się zamykał. I w tym okresie tak naprawdę zależało od tego, czy dane rody stały się szlachtą, czy pozostały poza tym marginesem. Mamy w zasadzie... Te przejście było dwukierunkowe. Z jednej strony na Mazowszu i Podlasiu mamy całe rzesze wielkich rodów, które Utrzymają status szlachecki, mimo niskiego, niskiej zamożności niewielkiego stanu posiadania. I odwrotnie Wielkopolskę i Małopolskę, gdzie prawdopodobnie wcześniej istniały też dosyć liczne rody rycerskie służące u książąt dzielnicowych, a później stając się rycerstwem Królestwa Polskiego, ale jak wiemy, statystycznie stanowili znaczny, niewielki odsetek ludności od 1 do 2%. Świadczy to może o tym, że spora część z tych rodów zanikła, nie załapała się na przyszłe rycerstwo. Już od samego początku istnienia stanu rycerskiego był problem z weryfikowaniem, kto jest szlachcicem, a kto nie. Polska nigdy nie stworzyła jakby jasnej instytucji heroldii, która mogłaby te sprawy regulować. Od samego początku w zasadzie jednym z pierwszych monarchów, który chciał zrobić z tym porządek, był Kazimierz Wielki, który między innymi ze, w swoich statutach hmm, skodyfikował też hmm, instytucję zwaną naganą szlachectwa. Nagana szlachectwa polegała na tym, że jeśli zachodziło wątpliwości, hmm, czy dana osoba jest pochodzenia rycerskiego, czy należy do stanu rycerskiego, musiała przedstawić świadków ze strony ojca i ze strony matki do tego, by dowiedli oni, że jest on ich krewnym, z jakiego rodu pochodzi, bo to, co, to też, co jest istotne, to, co nas różniło od y, Europy Zachodniej, to jest konkretna przynależność rodowa. Recerstwo i te klany, y, które służyły u książąt, czy też u królów, były podzielone na poszczególne klany, y, na, na poszczególne rody y, pieczętujące się, bądź też używające pewnej symboliki, czyli późniejszych herbów. I to właśnie przynależność do rodów świadczyła o tym, czy dana osoba do tego rodu należała genologicznie, czy też nie. To właśnie nagana szlachectwa czyli przedstawianie świadków i dokumentów oczywiście w miarę później, w miarę rozwoju administracji i całego systemu sądownictwa, ale początkowo były to po prostu przysięgi krewnych ze strony różnych rodów, który miały zaświadczyć o pochodzeniu danego Obwinionego przed, przed sądem, świadczyły o tym, w jaki sposób ma wydarzyć, mają potoczyć się dalsze losy tej osoby. A miała dużo do stracenia, ponieważ nieudana nagana szlachectwa i udowodnienie, rzeczywiście, że ktoś nie wywodzi się ze stanu rycerskiego, a udaje szlachcica, kończyło się oczywiście pozbawieniem tych praw i utratą majątku. Zachętą do. Tego typu procederu i do tego, żeby weryfikować szlachectwo, co w pewien sposób można powiedzieć spowodowało niepowstanie Heraldii, było to, że sama nagana szlachectwa powodowała, negatywna nagana szlachectwa powodowała utratę majątku w połowie na rzecz Skarbu Państwa, a w połowie na rzecz osoby oskarżającej. Doprowadzało to sytuacji, gdzie rzeczywiście. Niektórzy próbowali swoich sił, żeby zagarnąć majątek, nawet szlachcica czy też rycerza, który miałby problemy z udowodnieniem swego szlachectwa. Z drugiej strony, faktycznie od XV wieku nasilił się dosyć proces przejmowania ziem, skupowania ziem przez stany też inne niż rycerski. Wówczas ten stan jeszcze nie był do końca, można powiedzieć, domknięty. Te przywileje dopiero w XV i XVI wieku zamknęły dosyć szczelnie stan szlachecki. W wieku XV jeszcze część mieszczan i część chociażby sołtysi we, we wsiach mia, mieli możliwość Posiadania Ziemi na dziedziczność i używania tych sam praw co rycerstwa, więc stawania na potrzeby wojenne, obowiązek sołtysów, którzy później będą powoli wyrugowani z, tych, z tego stanu i z tego obowiązku, który po części będzie wskazywał na stan szlachecki. Bo szlachetstwo związane w Polsce związane było z posiadaniem ziemi. Posiadaniem ziemi na prawie dominialnym posiadanie ziemi na też prawie just militare, czyli za posiadaną ziemię dana osoba była zobowiązana do posługi wojennej. I w pewnym momencie zdarzyło się, że i mieszczanie, chociażby bogatsi mieszczanie lwowscy czy krakowscy posiadający ziemię też byli zobowiązani do posług wojskowych, do pospolitego ruszenia. Sołtysi we wsiach też byli zobowiązani do pospolitego ruszenia. Wówczas to należało rozróżnić i te stany do końca XV wieku starały się domknąć i zweryfikować swoje prawa przez ograniczenie możliwości nabywania ziemi przez mieszczan i przez osoby pochodzenia nieszlacheckiego. W ten sposób w nowożytnej Polsce od wieku XVI do XVIII rzeczywiście stan szlachecki doprowadził do monopolizacji. Posiadania ziemi, bo było to związane, tak przynajmniej w tym założeniu zakładano, że to właśnie fakt posiadania ziemi dziedzicznej będzie wyznacznikiem szlachectwa. Oprócz, oprócz posiadania ziemi, przynależność rodowa świadczyła o pochodzeniu szlacheckim, a więc tu też otwierała się kolejna furtka do możliwości przejścia do stanu Rycerskiego wystarczyło, że dany rycerz danego rodu, chociażby herbu leliwa, czy, czy herbu hmm, trąby, herbu jastrzębiec, przypuścił do herbu inne osoby, czyli jakby adoptował. Do, do swego rodu inne osoby, wówczas te osoby stawały się stanu szlacheckiego. Pierwszy taki już sygnał mieliśmy w roku 1413, bardziej symboliczny, przy okazji aktu Unii w Chorodle. Polskie rycerstwo dopuszcza do rodów herbowych recerstwo z Litwy, bojarów, prawda. Nikt tego nie weryfikował, że rzeczywiście, no, trudno mówić o, o stanie szlacheckim na Litwie przed XIV wiekiem, to właśnie wiek XV i, Przeniesienie pewnych wzorców z Europy Zachodniej, z Polski na Litwę, stworzyło dopiero stan rycerski na Litwie. To wtedy herby otrzymali Radziwiłowie, herb trąby od, od rodu, który pieczętował się tym herbem. I inne rodziny na Litwie po raz pierwszy otrzymały herby. Rodziny te, przypuszczone do rodów szlacheckich, sami dalej nadawali i adoptowali do swoich rodów kolejne rodziny, tworząc w ten sposób niejako nobilitację. Nobilitacje w XV wieku należały jeszcze do króla i to król decydował komu przekazać, komu nadać szlachectwo i kogo przyjąć do stanu rycerskiego. Miał do tego specjalne prerogatywy, ale niestety z okresu Jagiellońskiego, z XV wieku zachowało się niewiele takich nobilitacji, o których wiemy. I można je policzyć na, na palcach dwóch rąk, tak naprawdę z, z okresu Jagieły czy z okresu jego synów. Dopiero okres kolejny, polski Złoty Wiek i Wiek XVI, doprowadził do sytuacji powoli kodyfikacji tych praw i przenoszenia powoli na nowy organ, jakim był Sejm. Już wówczas doszło do pewnych wątpliwości, kto jest szlachcicem. Czy osoby, tylko stanu rycerskiego z ojca i z matki, czy też nie. I po raz pierwszy w dekretach radomskich w 1505 roku zawarto informację, że nazywać się szlachcicem jest ta osoba, która z obojga rodziców szlachty i ze szlacheckiej rodziny pochodzi. A także jego rodzice. I ta osoba, ten szlachcic Mieszko nadal mieszka we własnych posiadłościach, zamkach, prywatnych miasteczkach lub wsiach, zgodnie z zwyczajami ojczyzny i tradycjami szlacheckimi oraz aktualnymi prawami i przywilejami królestwa. U tego też pochodzenie szlacheckie, kto gdziekolwiek szlachcicem się ogłasza, choć matkę ma z ludu, przecież ojciec szlachcic go rodził, więc wystarczą tacy rodzice pod warunkiem, że żyją zgodnie z zwyczajem szlachty naszego królestwa. I tu mamy pierwszą informację, która Rozróżnia też polską szlachtę od szlachty zachodnioeuropejskiej: w Polsce nie było wymogu posiadania obu rodziców stanu szlacheckiego, ale ojciec oczywiście i szlachectwo dziedziczyło się w linii po ojcu. O tym, że stan recerski był niedomknięty i można było, mając odpowiednie finanse, mając odpowiednie pozycje mowa oczywiście o bogatych mieszczanach, o cudzoziemcach napływających do Rzeczypospolitej. Wchodzi do stanu rycerskiego świadczą chociażby no nie bezpośrednie przypadki, o których za dużo nie wiemy, ale yy, prawo, które było stanowione w, yy, na sejmach. Yy, liczne konstytucje sejmowe w roku 1550-57-89 wspominają o fałszerstwach w przechodzeniu do stanu rycerskiego, że nie ma nad tym kontroli. I w jaki sposób skodyfikowane prawo i nowo uchwalone prawo próbowało sobie z tym poradzić. W roku 1550 w, na Sejmie, w czasach już Zygmunta Augusta, wprowadzono też pewne ograniczenia stanu szlacheckiego. Otóż, aby nie doprowadzić do zamknięcia się. Przejścia pomiędzy stanem mieszczańskim a stanem szlacheckim zabroniono szlachcie zajmowania się majątkami, nieposiadania majątków miejskich, nieosiadania w miastach i nie zajmowania się zajęciami miejskimi. To, za to groziła utrata szlachectwa. I faktycznie prawo z roku 1550 funkcjonowało przez cały okres Rzeczpospolitej aż do czasów Stanisława Augusta, kiedy zostało zmienione i cofnięte. Wówczas jeszcze nobilitacje odbywały się poprzez króla, ale powoli, w wieku XVI, Sejm życzył sobie prerogatyw zatwierdzania takiego szlachectwa. Szlachectwo można było otrzymać za zasługi, za zasługi na polu naukowym, artystycznym, ale przede wszystkim polska szlachta. Życzyła sobie i najbardziej ceniła szlachectwo, które zostało wykreowane na polach marsowych. A więc podczas bitew, wojen i takie szlachectwo po zasięgnięciu opinii hetmanów, dowódców, takie wnioski były przedstawiane za pośrednictwem Sejmu. Od końca XVI wieku, konstytucje Sejmowe przypominały, że. Listy na szlachectwa należy przedstawiać właśnie w Sejmie, i to Sejm ma również zatwierdzać nobilitację. W ten sposób po raz pierwszy w jakiś sposób ograniczono furtkę do powiększania się oficjalnego stanu szlacheckiego. Ale o tym, że nie tylko w sposób oficjalny przechodzono do stanu szlacheckiego, świadczą kolejne konstytucje z roku 1601-609. Konstytucja 1601 mówi wręcz wprost, konstytucja, o nowej szlachcie, taki miała tytuł, która wspomina szlachty nowej zagęściło się bardzo wiele i coraz więcej jej z rozmaitymi sposobami przybywa, prze to zapobiegając temu postanawiamy po, na po tym, że my i potomkowie nasi żadnego do szlachetstwa przypuszczać nie mamy, jedno który by nam do senatu i posłów ziemskich, a w wojsku od hetmana zalecony z zacznych zasług dla Rzeczpospolitej. A żeby potajemnie się to nie odbywało, to każdego takowego szlachectwo, Konstytucja, objaśniać będziemy. Inaczej żaden list na szlachectwo ważny być nie ma. A więc yy, przypomniano tutaj o tym, że tak naprawdę yy, brak kodyfikacji w tych sprawach i brak urzędu zajmującego się szlachectwem powodował, że rzeczywiście yy, zamożniejsi mieszczanie, zamożniejsi obywatele, mogli przechodzić do stanu szlacheckiego w sposób nieformalny. Świadczą też o tym chociażby rodziny <tryk> cudzoziemskie, chociażby synny przykład morsztynów Herbuleliwa. Morsztynowie wywodzili się z rodziny niemieckiej, a, którzy przybyli do Polski już w XV wieku, a sam fakt Herbuleliwa, czyli przenależność do rodu małopolskiego świadczy o tym, że była to adopcja. Zaadoptowano, w którymś momencie Ktoś z rodu Leliwów przyjął Morsztyna, Morsztejna, Morgensterna, różne wersje tego nazwiska były, Niemca, który dorobił się całkiem sporego majątku Jan i Jerzy byli protoplastami właśnie rodu Morsztynów do tego, by w sposób nieformalny wejść do stanu szlacheckiego. W wieku XVI-XVII wieku nikt Morsztynom wręcz nie szlachetstwa nie zarzucał, ale faktem jest, że żadnej oficjalnej nobilitacji dla Morsztynów nie było, natomiast w Niemczech rodzina ta podobno nie cieszyła się żadnymi papierami szlacheckimi, była to rodzina mieszczańska, która osiadła tutaj w Polsce. Takich przypadków na pewno było całkiem sporo. Eee, Konstytucja z 1609 robi mówi, iż siła cudzoziemców, nobilitat titulo, majątności szlacheckich nakupiwszy, munia szlacheckich nie odprawują i owszem łokciem mierzą, towary wszelkie przez faktory w swych różnych sklepach przedają. A rodziny cudzoziemskie były wręcz poza... Hmm, kontrolą, ponieważ trudno było przeprowadzić taką naganę szlachestwa. Nikt nie był w stanie przedstawić krewnych ze strony, ze strony ojca i matki, no i w przypadku rodzin cudzoziemskich, bądź też wydaje się, że strona polska nie była też gotowa na to, by weryfikować dokumenty obcego królestwa, obcego księstwa, które mogłyby świadczyć o szlachetstwie danej rodziny. Stąd też powstał pomysł, Polsce, aby wprowadzić prawo indigenatu, a więc jeśli osoba pochodzenia cudzoziemskiego nosiła się za szlachcica, podawała się, że no tak, ona przyjechała z Niemiec, Włoch, czy skądś tam i ona jest szlachcicem, no rzeczywiście zajmując jakieś wysokie stanowisko w Polsce, było to wcześniej przyjmowane z automatu. Prawo indygenatu nakazywało przedstawić dokumenty przed Sejmem Polskim i udowodnić, że rzeczywiście w innym księstwie, w innym królestwie też było się szlachtą. I wówczas dopiero tak naprawdę, można powiedzieć w jakiś sposób w cudzysłowie, nostryfikowano papiery i dyplomy y, szlacheckie. Często cudzoziemcy mieli kłopot z tym, albo kłopot wynikający rzeczywiście ze względów formalnych, że być może nawet często tą szlachtą nie byli. Dlatego też często indygenaty kończyły się po prostu nobilitacją. Król machał już ręką i tak naprawdę nadawał szlachectwo takiej rodzinie, nie czekając na weryfikację papierów zagranicznych, a więc w ten sposób z indygenatu robiono nobilitację. Początkowo też można powiedzieć, stan szlachecki z jednej strony się zamykał, a z drugiej strony pewne grupy społeczne chciano przyciągnąć do stanu szlacheckiego. Mowa oczywiście o naukowcach, jak chociażby Akademii Krakowskiej, Uniwersytetu w Krakowie, który z automatu dostał pewien przywilej, który. Nie został nigdy cofnięty. W roku 1535 nastąpił przywilej Zygmunta I dla Akademii Krakowskiej, który mówił wprost, że profesorowie Akademii Krakowskiej, dosługujący się przynajmniej 20 lat pracy w danej katedrze, Dostawali prawa szlacheckie. Mało tego, to nie prawa osobiste, ale prawa dziedziczne. Oczywiście spora część z wykładowców była osobami duchownymi, a więc nie tworzono w ten sposób całej Rzeszy szlachty. Ale gdyby taka osoba nie była stanu duchownego, jak najbardziej jego potomkowie zyskiwali z automatu prawa szlacheckie. Co ciekawe, ten dokument mówi wprost: lepiej jest bowiem zyskać sławę własnymi dokonaniami niż korzystać z zasług przodków. Nie jest mniejszym to szlachectwo, które zdobyło się własnymi cnotami, a więc jest to zachęta do tego, by prze, przez swoje czyny, a nie tylko przez swoje pochodzenie, doprowadzić do włączenia się do stanu szlacheckiego. Co ciekawe, dokument powołuje się na analogiczne przepisy. Które istniały w Świętym Cesarstwie Rzymskim. Mowa oczywiście o Świętym Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego. Takie przepisy. Prawdopodobnie istniały, bo dokument mówi dalej, ponieważ na mocy praw Cesarstwa Rzymskiego postanowiono, że doktorzy, którzy przez 20 lat prowadzili wykłady publiczne na uniwersytetach, nabywają prawa szlacheckie nie tylko w stosunku do własnej osoby, ale również przekazują je na zawsze swoim prawym potomkom. Także i my dajemy powietrzne czasy i naszej królewskiej szczodrobliwości, udzielamy tego chwalebnego prawa szkole krakowskiej na obszarze Królestwa i władztwa naszego. Postanawiamy, aby wszyscy doktorzy i profesorowie, którzy w tym królewskim gimnazjum przez 20 lat bez przerwy prowadzili publiczne wykłady, wszelkie uprawnienia i godności Lakesa przekazywali swojemu potomstwu w legalnym związku małżeńskim zrodzonemu. Wspomniane potomstwo za swoim, ze swoimi z kolei prawnym potomstwem obojga płci zawsze będzie mogło w królestwie i władztwie naszym obejmować godności, swobody uprawnienia, tak duchowne, jak i świeckie związane z danym szlacheckim. Będą mieli prawo do otrzymania wszelkich zaszczytów, funkcji, urzędów naszego królestwa. Mogą nabywać do, dobrowolnie dobra ziemskie, a więc hmm, przypominamy o. o Monopolu na, na dobra ziemskie, nabyte bez żadnych ograniczeń, posiadać, bez względu na to, jak się je nazywa, nie od tego, czy pozostaną w tej samej szkole, w mieście swoich ojców, czy przeprowadzą się gdzie indziej. Ciekawe, czy dokument do dzisiaj ma swoją moc, a więc wszyscy profesorowie Akademii Krakowskiej z automatu mają szlachestwo nadane od krów. Przez nikogo tak naprawdę ten dokument nie został odwołany. I ciekawe, czy funkcjonował w latach późniejszych, czy. Czy w XVIII-XIX wieku na to się powoływano? Tyle możliwości wejścia do stanu szlacheckiego, oczywiście generowało pewne nadużycia i pewne patologie, których było coraz więcej. Wspomniane było o konstytucjach, które wręcz krzyczały o potrzebie pewnego ograniczania się, o nowej szlachcie, która nie ma żadnych papierów i instytucji nagany szlachectwa. Z początku XVII wieku mamy bardzo ciekawy Zabytek piśmiennictwa o nazwie Liber Hamorum, balearian nekandy trepki, który zbierał takie informacje i takie smaczki o mm, osobach, które wkręcały się do stanu szlacheckiego, czy jak on to wspomniał, śrubowały, śrubowały się do stanu szlacheckiego. Jest to katalog ponad 2300 nazwisk szlachty. Oczywiście sam Nekanda trepka, działając w okolicach Krakowa, głównie zebrał w większości. Przypadki z Małopolski, a więc aż 1370 przypadków to województwo krakowskie. Korzystał bardzo szeroko z informatorów i z rodzin szlacheckich, i z rodzin mieszczańskich, a nawet z chłopskich informujących go o przeróżnych przypadkach. Ponad 200 informatorów. Sam zresztą jeździł po archiwach, zbierał informacje z ksiąg jego wartość naukowo-badawcza jest oceniana różnie. Z jednej strony rzeczywiście jak mówi prawo i te konstytucje, które uchwalano, taki proceder istniał wkręcania się do stanu szlacheckiego w sposób nieformalny, nie przez oficjalnie przez sam przez króla, przez nobilitację, czy nawet przez adopcję, ale po prostu uzurpowanie sobie praw szlacheckich i liczenie na to, że, że to będzie w jakiś sposób zapomniane czy przez zasiedzenie te prawa będą nabyte. Drugi element tego to jest tak jak wspomniałem brak regulacji prawnych i brak instytucji, która by tego pilnowała. Jeśli nie zjawił się nikt taki jak właśnie Nekanda Trebka, który mógłby komuś zarzucić brak szlachectwa, czyli zrobić tak zwaną naganę szlachecką przed sądem. Yy, takie yy, dokumenty znaczy brak dokumentów a stan zastany stawał się faktem i w drugim trzecim pokoleniu tak naprawdę dana rodzina posiadając dobra ziemskie oczywiście nosząc się po szlachecku i korzystając z praw szlacheckich mogła uchodzić za szlachtę już w sposób yy, formalny nikt nie mógł tego yy, zarzucić natomiast z drugiej strony yy, sam Walerian Nekanda Trepka yy, Zbierał tam wszystkie informacje. Sami informatorzy jedni podawali w miarę wiarygodne informacje, drugie informacje były już z pogranicza plotek i przeróżnych bardzo mało wiarygodnych źródeł. Za źródło podstawowe Trebka wziął sobie herbasz paprockiego, bo przy braku instytucji heraldii to tak naprawdę do Prywatnych rąk zostało przeniesione weryfikowanie szlachectwa. Dopiero od końca XVI wieku powstaje coś takiego jak herbarze. Nieoficjalne, nie, nie heroldi, ale jako prywatne dzieła, bardziej snobistyczne i chcące. Pokazać świetność danych rodów, chcące się przypodobać niektórym rodzinom. E, autorzy niektórych herbarzy zbierali informacje, oczywiście w sposób niepełny do, do e, e, informowania o nazwiskach szlacheckich, o e, rodach szlacheckich zamieszkujących poszczególne miejscowości i województwa, jako że Polska była krajem ogromnym. A więc zapanować nad tym nie można było. W wieku XVI nie możemy mówić też o jakimś wielkich walorach naukowych i o pracy źródłowej w księgach i Bartosz Paprocki absolutnie nie aspirował do tego, ale zbierał informacje dosyć rzetelnie. Tu podobnie jak Kanna Trebka, który można powiedzieć, zbierał informacje o liberhamorum, o, o, o hamach kręcających się do stanu szlacheckiego, tak również. Wcześniej to właśnie Paprocki zbierał informacje o rodzinach szlacheckich, też w sposób podobny do Nekandy najbardziej ziemi, z których pochodził i w których mieszkał a ziemie dosyć odległe szczególnie księstwa litewskiego obrzeża Mazowsza, Podlasia i tereny te dalekie gdzie szlachty nie brakowało w tych dziełach będą pomijane. I to właśnie dla Waleriana Nekandy ten niepełny katalog był wręcz hmm, wyjściową bazą do tego, żeby oskarżyć kogoś o nieszlachectwo. Niewidnienie karwarzu paprockiego było dla Walajana nekandytrepki. Zapalała mu się lampka i próbował ścigać daną osobę za brak szlachestwa. Hmm, jedna z teorii głosi, że sama księga Liberhamorum służyła hmm, nekandytrepce za to, aby właśnie przejmować majątki szlacheckie. Yy, dawne plebejskie, prawda, osób, które w sposób nieformalny przeszły do stanu szlacheckiego. I o tym, w jaki sposób te dzieło jest wiarygodne, nie świadczy fakt, że no, tak naprawdę na 2000 udokumentowanych yy, przypadków nieszlacheckiego pochodzenia, no, facet byłby naprawdę bogatym, żeby wszystkim. Zarzucił szlachectwo i wygrał ten proces. A faktycznie on przez całe życie raczej zbierał materiały i przeróżne plotki po karczmach i gospodach informujące o tym, kto był czyim synem, kto był bękartem, kto był czyimś sługą, który przyjął po kimś majątek, nazwisko albo. Przeprowadzając się z innego województwa do drugiego, próbował zacząć ślady i uchodzić za szlachcica. Faktem jest, że na Nekandzie Trebce jakoś tych wiele procesów nie udało się wygrać, co świadczy też o tym, że być może ta jego wiedza źródłowa nie była aż tak y, mocna. Natomiast y, przy okazji Liberhamorum dowiadujemy się o możliwościach, o tych kolejnych furtkach, które jeszcze zostały do przejścia y, do stanu szlacheckiego. Pierwszą bardzo ciekawą, o której wspomina Nekanda Trebka, był rzekomy przywilej dla mieszczan krakowskich, jeszcze z czasów Łokietka, który, podobnie jak wspomniałem, przywilej Zygmunta Starego dla profesorów Akademii Krakowskiej nadawał z automatu szlachectwo, zachęcając ich do włączania się, zakładając, że są to wybitne jednostki, które zasilają stan szlachecki. Podobnie Łokietek raczej zobowiązany wobec mieszczaństwa małopolskiego próbował zrekompensować też mieszczanom krakowskim i w jakiś sposób też pozwolić im na szersze prerogatywy względem innych miast prerogatywy szlacheckie które mieli otrzymać Nekanta Trepka wspomina, dał rajcom krakowskim, co na radę obrani byli, jeden autentyk nobilitacji, która nobilitacja tylko do żywota, póki na radzie onej służyła, ku samemu, a nie synom ich potem. A więc yy, dokument Łokietka zezwalał na prawa szlacheckie rajcom Krakowa. Przy czym, jak wspominane tutaj jest w dokumencie, było to szlachectwo osobiste, a nie dziedziczne. Synowie rajców nie mieli już praw szlacheckich. To zabezpieczało tak naprawdę patrycjatowi miasta Krakowa i zabezpieczało możliwość zakupowania ziem w okolicach Krakowa. I z tego przywileju, jak wiemy, korzystano, bo w początkach, XVI, w początkach XVII wieku koniec XVI, jest wiele skarg na to, że mieszczanie krakowscy Wykupują ziemię w okolicach Krakowa i sporo majątków należy do mieszczan. Przy czym też należy <coughs> wspomnieć od razu o i przypomnieć przywilej z 1550 roku, który z automatu zdejmował prawa szlacheckie z osób, które zajmować się miały zajęciami mieszczeńskimi, a więc tak naprawdę y, mieszczanie nie mogli otrzymywać y, y, praw y, Szlacheckich, z których by mogli korzystać aktywnie. Nie, z racji posiadanych zawodów od 1550 roku byli wyłączani ze stanu szlacheckiego. Drugi proceder, o którym wspomina, i ten, o którym chyba mówią konstytucje, to jest ten proceder zupełnie nielegalny, czyli podrabianie dokumentów nobilitacyjnych. Wspomniane było i w konstytucjach również wspomniane, ale Nekanda Trebka mówi o tym, że podrobione pieczęcie królewskie Zygmunta Augusta, Stefana Botarego czy Zygmunta III, z tymi pieczęciami wystawiano przywileje nobilitacyjne, które miały być później przedstawiane przy ewentualnej naganie szlachectwa i świadczyć o nobilitacji. I wiele takich przypadków. Zostało wykrytych i trybunały w Lublinie chociażby takie szlachectwa cofały. W początkach XVI wieku, jak wspominał Kanda Trepka, pozwane było jednego z Krakowian na trybunał anno 1603 do Lublina. Właśnie w sprawie uzurpacji praw szlacheckiego. On na terenie, próbując nobilitację, sąd ukazał toż w sieni przed sądową izbą, autentyk, na którym data za Augusta była, który list, wiedząc podpisek, rzekł do niego: Ja znam tego, czyją ręko było opisany, A skoro powiedziano, że to za Augusta działo, rzekł na to, iż, yy, iż by szedł o wielką rzecz. A ten, a ten to pisał podpisek krakowski miejski, Znam bardzo dobrze rękę jego, bo z, yy, z niej pierwem długo Pisował. A więc w tym przypadku trafiono na osobę, która pracowała w kancelarii królewskiej i dobrze wiedziała, że jest to zwykłe fałszerstwo i jest to dokument nieautentyczny. I takich wówczas spostrzeżono takich dokumentów, może być więcej, takich cudzysłowowo listów nobilitacyjnych mogło być całkiem sporo. <tuszy> I trzeci z przypadków, który wspomina Kanda-Trepka, jest to adoptowanie dzieci ze szpitala i z przytułka Świętego Ducha. Jedno zaś miejsce w Krakowie specjalizowało się w wychowaniu ludzi niewiadomego pochodzenia, którzy później stawali się szlachtą. Był to szpital Świętego Ducha, gdzie porzucone dzieci chowają i w szkole ćwiczą. Z tych więc jednych szlachta, drugich księża do posłów biorą, trzecich, jak gdy kto cudnie pisze, do kancelarii. Prokuratyszczykowi, a przezwisko sobie bądź pan jego, jak chce, finguje. Taki potem, jak się w kancelarii przećwiczy, Boże, uchowaj, rzec mu tylko, że szlachcic. W ten sposób też to osoba, edukowana w prawie, wychowywana przez albo duchowieństwo, albo przez rodziny szlacheckie, no, miała dużo łatwiejsze pole do wkręcenia się do stanu szlacheckiego. <laughs> Jeśli chodzi o nagane szlachectwa, dokumenty z Nagan pokazują proces dwukierunkowy. Z jednej strony próba naganienia plebejuszy, którzy wkręcają się do stanu szlacheckiego, a nie mieli takiego, nie mieli takich prorogatyw, pozbywani byli majątku i tak w zasadzie prawem kaduka, czyli tak jak majątek bez Bezspadkowy przechodził na rzecz Skarbu Państwa, bądź też na, w przypadku nagany na część Skarbu Państwa i osoby pozywającej. Z drugiej strony, nagana szlachetstwa bardzo często też służyła autentycznej szlachcie, do tego, żeby wreszcie sądownie i oficjalnie wyrobić sobie papiery na szlachetstwo. Służyło to głównie szlachcie, która wyjeżdżała z danego województwa, no szczególnie mazowieckie i podlaskie, osiadając gdzieś na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego, terenach ukrainnych, bądź też w innych województwach, bardzo często zabezpieczała się w ten sposób chociażby księgi sądowe z Podlasia, które przeglądałem, księgi z Brańska, z Drohiczyna, mają wiele takich nagan szlachectwa, gdzie osoba nie, wywodząca się z Łab, z Brzozowa, przyjeżdża z innego województwa i tutaj Przeprowadzając przed sąd swoich krewnych ze strony ojca i ze strony matki, zaświadczają o swoim szlachestwie i z takim dokumentem, bardzo często z jakimś wywodem szlacheckim, wracają na swoje terytoria, bo tam byli posądzani o <laughs> brak szlachectwa. No, oczywiście, nowe nazwisko, zupełnie nowa osoba, która pojawia się no szczególnie na Dzikim Wschodzie, na terytorium Rzeczpospolitej, które powoli zostaje wyłączane do, do tego stanu mogła być rzeczywiście poczytywana za osobę pochodzenia nieszlacheckiego. Zresztą o tym, że samo Wielkie Księstwo Litewskie rządziło się nieco innymi prawami, świadczy chociażby statut litewski, który oczywiście był odrębny od statutów Polski, który nadawał pewne no, zupełnie inne prawa dla tamtej ludności. Jedno z ciekawych praw, które nie istniało w koronie, a w Wielkim Księstwie Litewskim otwierało pewną furtkę do stanu szlacheckiego, był Statut z 1588 roku, oczywiście o tym mówiący, w konstytucji neofici, iż jeśli by żyd lub żydówka do wiary chcieli przejść przystąpić chrześcijańskiej, tacy mają być poczytani za osoby stanu szlacheckiego. A więc to też jest kolejna furtka do przechodzenia do stanu szlacheckiego bez. Nobilitacji formalnej bez przedkładania jakichkolwiek podań do króla, stanów sejmujących, nie trzeba tutaj ani zasług wojskowych, ani jakich innych. Tak naprawdę wystarczyło to, że rodziny żydowskie z terenu Wielkiego Księstwa Litewskiego, nie, nie z terenu całego Królestwa Polskiego, ale tylko Wielkie, Wielkiego Księstwa, neofici mieli. Mieć możliwość posiadania praw szlacheckich. O tym, że z tego korzystali, świadczy chociażby już wiek XVIII i czasy Stanisława Augusta, kiedy być może takiej szlachty było całkiem sporo tej tak zwanej szlachty neofickiej, nad którą też nie było żadnej kontroli i nie było możliwości weryfikacji ich praw. Dlatego też jedną z pierwszych konstytucji od razu po obraniu Stanisława Augusta na króla polskiego w 1774 roku była konstytucja Neofici, która miała z tym zrobić porządek. Wówczas konstytucja ta zabroniła korzystania z takich praw, to znaczy, wszyscy, którzy skorzystali z tego prawa, i rzeczywiście ten dokument świadczy o tym, że takie prawo istniało i że miało to podstawy prawne, ponieważ wszyscy, którzy, Neofici, którzy, Używali praw szlacheckich do 1764 roku, mieli prawo zarejestrować to i zatwierdzić swoje szlachectwo. Natomiast od 1764 roku taka furtka została już zamknięta. Jeszcze w tym na sejmie tegoż samego roku król nobilitował z automatu. Podania 48 szlachcicom z Wielkiego Księstwa Litewskiego pochodzenia neofickiego. Powiększyli oni stan szlachecki w Polsce. Mało tego, król zarezerwował sobie pewną pulę nobilitacji dla neofitów jeszcze na lata kolejne. I do 1788 roku Stanisław August uszlachcił jeszcze blisko 30 rodzin neofickich takich, takimi nobilitacjami. Zresztą Stanisław August był królem, który. Narzędzia nobilitacji używał najszerzej z wszystkich królów polskich. W czasach Stanisława Augusta nobilitowano dziesiątki, a nawet setki jeśli podliczymy, nobilitacje sekretne, nobilitacje królewskie, nobilitacje sejmowe. Szerokim gestem rozdawano szlachectwo rodzinom cudzoziemskim. Które do Polski przybywały, rodziny artystów, rodziny z Kręgu Królewskiego. Wiązało się to też no, bardzo sprytny proceder królewski, który w ten sposób reperował kasę. Ponieważ to właśnie w czasach Stanisława Augusta uchwalono prawo, które Nowym rodzinom szlacheckim nakazywało odprowadzenie odpowiedniej taksy do skarbu królewskiego, a więc taka osoba musiała zapłacić za szlachectwo. Mało tego, zobowiązywało się w ciągu iluś lat do zakupienia dóbr e, ziemskich. A więc nieważne, czy to był malarz Bacciarelli, który właśnie w czasach Stanisławowskich otrzymał Włoch, który otrzymał szlachectwo polskie. Czy inni lekarze, prawnicy, czy osoby związane właśnie z tym mecenatem króla Stanisława Augusta, zobowiązani byli do zakupu dóbr ziemskich. No, w ten sposób połączono tą nowoczesność i oświecenie Stanisława Augusta z tradycyjnym przywiązaniem do ziemi okresu staropolskiego i z tym klasycznym wzorem szlachcica, który ma mieć swój dwór, dobra ziemskie i z nich korzystać. To też, żeby nie drażnić tej starej szlachty, te prawo uchwalono. Wówczas też, można powiedzieć, ekonomicznie wprowadzono pewną gotówkę do obiegu i wręcz no, nakazano odpowiednią sumę przeznaczyć. Była określona pewna suma, która ma być przeznaczona na, na te dobra. Nie wystarczyło kupić kilku zagonów ziemi. Oczywiście to musiał być konkretny majątek ziemski zakupiony przez nowo obdarowanego szlachcica. <laughs> tak naprawdę do końca epoki staropolskiej szlachectwa było na tyle dużo, że padały wręcz pewne pomysły już w dobie Sejmu Wielkiego. Jedni z tych wielkich reformatorów i osób z podejściem bardzo otwartym, wręcz takich lewicowym. Mówił o tym, że w zasadzie szlachectwo należy się każdemu. W dobie przypuszczenia mieszczan do, do Sejmu, w dobie zmiany myślenia o innych stanach niż Szlachecki, jednym z pomysłów było w ogóle nadania szlachectwa szerszym, szerszym rzeszom. Zresztą już na Sejmie Wielkim oficjalnie uchwalono pewną pulę. Z automatu uszlachcania mieszczan. Osoby, które wchodziły do izby parlamentarnej z ramienia miast, miały być co roku nobilitowane przez króla. W ten sposób też stan szlachecki cały czas miał się rozwijać. Oczywiście, pewnie doprowadziło do sytuacji znanej nam bardziej współcześnie, że po prostu wszystkie stany będą zrównane, jednak oczywiście w czasach Stanów to nie było nie do pomyślenia. Pewnym momentem zreformowania były te reformy Sejmu Wielkiego i przypuszczanie coraz większych rzeszy do, do stanu szlacheckiego, a z drugiej strony obniżanie też rangi stanu szlacheckiego i zmiana monopolu szlacheckiego na rzecz innych stanów, które powoli przypuszczano do pewnych praw. I pewnie sytuacja zupełnie inaczej by się potoczyła, żeby nie rozbiory. Rozbiory, które wprowadziły nowy porządek na, na tych ziema, ziemiach i Chciały uporządkować stan szlachecki na nowo. Tu już o tym była mowa przy okazji innych moich wykładów, o Heroldii i o tym, co się działo na ziemiach polskich, właśnie pod zaborami. W kontekście dzisiejszego wykładu warto wspomnieć, że powstałe w zaborze rosyjskim, szczególnie i austriackim, Heroldie. Z jednej strony miały to uporządkować status prawny rodzin szlacheckich, wprowadzić pewien porządek, owszem, wprowadziły, a z drugiej strony wprowadziły też pewien bałagan i otworzyły nowe furtki, które do czasów Stanisława Augusta zostały domknięte i ten stan szlachecki został już skrystalizowany, sprecyzowany. Heroldie na nowo wprowadziły pewne wątpliwości, dając możliwość znowu przejścia. Rodzin dobrze sytuowanych i mających pewne możliwości, a szczególne możliwości finansowe, do przejścia do stanu szlacheckiego. Otóż Heroldie postawiły pewne wymogi szlachcie, które przez większość szlachty, chociażby dla zaboru rosyjskiego, nie mogły być zrealizowane: posiadanie całej wsi tytułem własności, posiadanie funkcji przeróżnych urzędów. No przecież nie wszyscy szlachcice mieli urzędy. roźnie szlachackich były tysiące w całej Rzepospolitej, a z czego większość była to szlachta drobna, albo szlachta cząstkowa, albo szlachta zupełnie zubożała, bądź też szlachta w ogóle bez majątków, która tych nowych praw spełnić nie mogła. Mało tego, z drugiej strony mamy coraz bardziej yy, yy, odcinający się, emancypujący stan mieszczan patrycjatu i Ludzi wolnych, wolnych zawodów, ci, którzy w czasach Stanisława Augusta Ponietowskiego zaczną tworzyć właśnie cudzoziemców bądź też osoby zajmujące się zawodami wolnymi, naukowców, artystów, oficerów, urzędników, niekoniecznie stanu szlacheckiego, którzy będą do takiego stanu aspirować. I to właśnie Heroldia była pewną furtką. Dla tych osób do oficjalnego załatwienia sobie dokumentów, czyli patentów na potwierdzenie szlachectwa, w cudzysłowie potwierdzenie, bo osoby te nie miały te pochodzenia szlacheckiego, ale poprzez albo złą interpretację przepisów przedstawiali swoje pochodzenie, czy też patenty oficerskie, czy też dopuszczano również osoby posiadające kawalerstwo pewnych orderów świętego Stanisława, świętej Anny i innych bądź też urzędy piastujące część urzędów nie była piastowana tylko przez szlachtę a zostało to inaczej zinterpretowane to była strona półformalna, a strona nieformalna polegała na zupełnym sfałszowaniu dokumentacji a więc były też rodziny nie szlacheckiego pochodzenia, które po prostu dokonywały Lewych wpisów do ksiąg ziemskich, do ksiąg grodzkich, znowu tak jak w przypadku XVI-XVII wieku, też przez plebejuszy dokonywania fałszerstw w preparowaniu dokumentów nobilitacyjnych, w preparowaniu innych dokumentów, które miały przed Heroldiem świadczyć o ich szlachectwie. I takich przypadków było całkiem sporo. Owszem, Heroldia w jakiś sposób z fałszerstwami sobie rodziła, a jednak nie było to sito zupełnie pełne. A więc jakaś część nieszlachty do tego stanu szlacheckiego w XIX wieku została włączona oficjalnie przez Heroldię, przez takie czy inne interpretowanie bardziej lub mniej oficjalnych dokumentów. XIX wiek to również koniec monarchii. Tak naprawdę w ciągu XIX wieku. Była też możliwość nadal przez króla Polskiego, którym był car Rosji, i prawo o szlachectwie z 1836 roku o tym mówiło, że car Rosji również posiadał możliwości nabilitowania, z których korzystał. I kilkadziesiąt rodzin zostało wyniesionych do stanu szlacheckiego, stanu szlacheckiego Królestwa Polskiego, właśnie. Na mocy Cara. I niekoniecznie tu mówimy oczywiście o wysługujących się na rzecz Cara, o osobach, które tłumiły powstania listopadowe i tak dalej. Pośród takich osób mamy i lekarzy, i profesorów, i naukowców, budowniczych. Mamy rodziny wojskowych, chociażby słynna rodzina później zasłużona dla Polski, patriotyczna, Chałkę Bosak. To była rodzina nobilitowana przez, przez Cara, właśnie w Heroldii, rodzina cudzoziemska. <kluzny> I wiele takich innych rodzin jeszcze zostało do stanu szlacheckiego. Aż do początku XX wieku działała heroldia i aż do początku XX wieku ten stan był otwarty i przyjmował kolejne osoby. I tak naprawdę na 1918 roku wypada zakończyć nasze rozważania o wchodzeniu do stanu szlacheckiego, ponieważ... Wraz z tym rokiem Polska przestała być monarchią, stała się republiką i nowy, nowa konstytucja już z 1921 roku żadnych przywilejów nie uznawała. Mimo to do dzisiaj zauważa się pewien proceder, też snobistyczny, już nie związany z jakimikolwiek przywilejami, z jakimiś prerogatywami czy monopolem na dane prawa, ale po prostu z, ze zwykłym snobizmem wkręcania się w rodziny szlacheckie. Yy, proceder ten yy, widoczny jest w fałszowaniu przeróżnych genealogii, yy, przed tym, żeby no, trudno mi powiedzieć, yy, pochwalić się rodzinie, znajomym czy komuś oficjalnie z, z, ze swego szlacheckiego, w cudzysłowie szlacheckiego pochodzenia przez osoby, które znajdują swoje hasło, swoje nazwisko jako hasło w herbarzu, jedne są przekonane rzeczywiście o swoim szlachetstwie, drugie wiedząc dobrze, że fałszują swoje dane genealogiczne zupełnie całkiem dobrze się z tym czują i z takim procederem mamy dzisiaj też również do czynienia, co oczywiście jest już zupełnie poza, poza nawiasem. Pokazuje to jednak, że szlachestwo polskie i stan rycerski był przez wieki pewnym takim prestiżem i pewnym stanem, do którego inne osoby, pokazania nieszlacheckiego aspirowały i ten stan uznawały za godny i warty naśladowania, i za taki cel życiowy, który sobie poświęcili. Metody były różne od fałszerstw, przez próby oficjalnego, przedostania się do stanu szlacheckiego. I tak naprawdę, na dzień dzisiejszy nie wiemy, Dokładnie, jaka była skala, i ile setek czy tysięcy osób do, do stanu szlachackiego weszło w sposób nieformalny. Faktem jest, że y, polska szlachta do końca epoki staropolskiej stanowiła dosyć liczny y, żywioł y, i tak naprawdę y, nowe osoby przedsiębiorcze czy na polu wojskowym, czy na polu finansowym rzeczywiście tą szlachtę w sposób formalny, może nieformalny zasilały, a część z nich nawet ma swoje hasła w herbarzach, mimo że pierwotnie nie były rodzinami szlacheckimi. Współcześnie nie mamy wyróżników szlachectwa chociaż w pewien sposób nazwiska niektóre świadczą o szlachectwie Nie, nie mówimy tylko o nazwiskach typowo szlacheckich, ale o nazwiskach dwuczłonowych, które zawierają pewien przydomek bądź też elementy świadczące o szlachectwie. Były to bardzo często nazwiska albo urobione w XVIII wieku, jeszcze w czasach staropolskich, Gozdawa, Godlewski czy inne rodziny używające podwójnego przydomku i nazwiska. Bądź też w Galicji. Pod koniec XIX wieku powstała moda. Już skoro jest heroldia, która potwierdza te nasze herby, dodajmy sobie ten herb do nazwiska. I w ten sposób też powstały nazwiska dwuczłonowe. Okres PRL-u to trochę zmienił, bo nazwiska zanikły, ale znowu w latach 90. wysypały się jak grzyby po deszczu. Albo wracano do dawnej formy nazwiska, albo urabiano sobie nowe. Sam jestem tego przykładem, gdzie. Przez lata moich badań odnalazłem dokumenty no dla mnie zupełnie oczywiście nowe, świadczące o pochodzeniu rodziny. Uwieńczeniem mojej pracy był oczywiście. Publikacje naukowe dotyczące rodziny łapińskich. I sam fakt, że w początkach XVII wieku nasz przydomek brzmiał Lubicz, ale on zanikł, uznałem za interesujące i ciekawe, aby w 2003 roku wystąpić o dodanie sobie znowu tego przydomka do mojego nazwiska, na co kierownik Urzędu Stanu wyraził zgodę. Wszystko w porządku i nawet nazwisko Luisza funkcjonowało w XIX i XX wieku wśród kilku innych rodzin spokrewnionych. Natomiast rzeczywiście kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego nie zawsze są przygotowani do tego, aby ocenić materiały w sposób wiarygodny. Znam wiele przypadków uzurpacji herbowych rodzin, które kompletnie albo nie miały żadnych podstaw do wystąpienia o taką zmianę. Bądź też e, tworzących w ogóle zmianę nazwiska na szlacheckie, e, aby uchodzić za szlachta. Więc dzisiaj współcześnie również mamy, e, tak jak mówiłem, nawet już bez praw szlacheckich, bez jakichkolwiek większego sensu. Ludzie zmieniają sobie nazwiska, próbując uchodzić za kogoś lepszego, zmieniając nazwiska proste na bardziej skomplikowane, lepiej szlacheckie brzmiące, po to, żeby udawać rodziny szlacheckie, żeby w ten sposób, w jakiś sposób, nie wiem, podbić może swoje ego. Sam przypadek znanego polityka Korwin-Mikke, gdzie mamy oczywiście przydomek herbowy Korwin. Pochodzący znikąd, tak naprawdę, bo rodzina Mikke przez Umla upisana, genealogia akurat pana Janusza jest dobrze znana. Jego pradziadek był ewangelikiem w XIX-wiecznej Warszawie. W Metrykach jest to rodzina mieszczańska, która zajmowała się handlem. I bodajże u jego ojca bądź też stryja, pojawił się dopiero ten przydomek Korwin, który powiedzmy robił bardziej dostojne nazwisko. Ale oczywiście rodzina Micka Ewangelicka z XIX wieku nie ma nic wspólnego z rodem korwinów średniowiecznym z czasów polskich, tym bardziej, że w XVIII wieku ta rodzina jeszcze w Polsce nie mieszkała, a sprowadziła się dopiero później w czasie zaborów do Warszawy, ale ktoś współcześnie doszedł do wniosku, że lepiej będzie brzmiało i w takim przypadku pewnie mamy coraz, y, całkiem sporo. Sam będąc y, też działam w Stowarzyszeniu Związek Szlachty Polskiej od y, ponad 20 lat, od ponad 10 lat y, jako historyk zajmuję się dokumentacją, która spływa do Związku Szlachty Polskiej, ponieważ aplikując do tej organizacji y, każdy nowy członek i kandydat na członka ma obowiązek udowodnienia swojego szlacheckiego pochodzenia i spotykam się no, z sporym też procederem fałszowania dokumentacji. Oczywiście, na oko wprawionej osoby, która zajmuje się takimi genealogiami od wielu, wielu lat, no, czasem jest to śmieszne i żałosne. Gdy ta mistyfikacja jest bardzo prosta, ale przyznam, że są przypadki oczywiście, o których mówić głośno nie mogę yy, konkretnie ale są przypadki też osób, które tak jak w XVI, XVII wieku, czy też XIX wieku, podczas tej weryfikacji heroldi, ludzie doprowadzali do fałszerstw w księgach i tak dalej aby wkręcić się do stanu szlacheckiego, aby otrzymać konkretne przywileje, czy też zmienić zupełnie swoją pozycję społeczną. O tyle dzisiaj w XX-XXI wieku osoby, które fałszują księgi metrykalne, dokonując poprawek, czy też w sposób nawet komputerowy zmieniają dokumentację i ją fałszują w sposób bardziej wyrafinowany, naprawdę mnie to zadziwia. I rzeczywiście te wkręcanie się do stanu szlacheckiego, można powiedzieć, istnieje do dzisiaj. A więc to nie jest tylko domena średniowiecza, okresu staropolskiego czy XIX-wiecznego bałaganu Heroldi, no ale tak naprawdę, jak widać, status szlachty, no dzisiaj nieformalny, bardziej towarzysko-historyczno-dziedziczny, no szlachta jakby dzisiaj jako stan prawny nie istnieje, istnieje tylko w kategorii kulturowo-historycznej. No, szlachty nikt nie zniósł, a w zasadzie Konstytucja Marcowa zniosła przywileje związane ze szlachtą uznając de facto ich nieistnienie, przywilejów, nie stanu szlachackiego, co też jest ciekawe. I tak naprawdę szlachta dzisiaj istnieje, nie ma tylko żadnych różnic między osobami wywodzącymi się ze stanu mieszczańskiego, bądź też chłopskiego, a między szlachtą, i to jest tylko tyle. Natomiast, jak widać, przynależność, nawet która nie daje żadnych przywilejów, jest dla wielu osób jakąś wielką, gratką i być może legitymacja Związku Szlachty Polskiej yy, pozwala na zabuśnięcie w jakimś towarzystwie. Skala i proceder yy, fałszerstw i wkręcania się do Stanu szlacheckiego można obserwować do dzisiaj, chociażby yy, w pracach Komisji Wywodowej Związku Szlachty Polskiej. Dziękuję.